Masz czasami wrażenie, że inni są bardziej popularni niż ty? Że twoi przyjaciele mają więcej przyjaciół niż ty? No cóż, nie będę cię oszukiwał. Tak właśnie jest. Czuję się trochę niezręcznie mówiąc ci o tym, ale ktoś w końcu musi to powiedzieć. Tak, nasi przyjaciele, twoi przyjaciele, moi przyjaciele mają więcej przyjaciół niż my. Zanim jednak zaczniesz obwiniać samego siebie albo doszukiwać się jakichś słabości w samym sobie, kiedy zaczniesz myśleć o sobie jako niespełniającym oczekiwań innych ludzi, co może czasami być atutem, spieszę ci donieść, że jest pewne bardzo dobre, proste wytłumaczenie, dlaczego tak właśnie jest. Dlaczego mamy przekonanie o tym, że nasi przyjaciele mają przeciętnie więcej przyjaciół niż my. To wytłumaczenie nazywa się paradoksem przyjaźni. Zostało opisane przez amerykańskiego socjologa Scotta Felda już lata temu. Na czym to polega? Skąd się to bierze? Jaki jest powód tego, że inni mają więcej przyjaciół niż my? Pokażę to na przykładzie. Wyobraźmy sobie trzech przyjaciół. Kciuk, wskazujący, środkowy. Kciuk zna tylko wskazującego. Również środkowy zna tylko wskazującego. Wskazujący oczywiście zna zarówno środkowego, jak i kciuka. Co to oznacza? To oznacza, że kciuk i środkowy znają kogoś, kto ma więcej przyjaciół niż oni. To czysta matematyka. Nasi przyjaciele mają przeciętnie więcej przyjaciół niż my. Matematyka matematyką, ale jak to w praktyce wygląda? Dlaczego tak się dzieje? Przecież kiedy tworzymy relacje, kiedy tworzymy kontakty, kiedy tworzymy sieć, jak to się teraz ładnie mówi, to tak naprawdę nie myślimy o matematyce, tylko myślimy o ludziach. No tak. No to zobaczmy, jak to może funkcjonować, jakie jest wytłumaczenie. Jeżeli jestem nowy w mieście, to kogo szybciej spotkam? Kogoś, kto ma trójkę przyjaciół, czy kogoś, kto tych przyjaciół ma setkę? Prawdopodobieństwo spotkania kogoś, kto ma setkę przyjaciół, jest znacznie większe. Po pierwsze, dlatego, że prawdopodobnie ta osoba jest znacznie bardziej towarzyska niż ten, który ma trójkę przyjaciół. A po drugie, dlatego, że mogę poznać kogoś z tej setki, kto mnie przedstawi. A w takim razie łatwiej nam trafiać na kogoś, kto ma wielu przyjaciół. Swego czasu przeprowadzono badanie na Facebooku i analizowano, ile przyjaciół ma dana osoba i ile przeciętnie przyjaciół mają przyjaciele tej osoby z Facebooka. I co się okazało? Okazało się, że średnia przyjaciół, moich przyjaciół, jest większa niż liczba osób, które ja mam zaprzyjaźnionych na Facebooku. Prosty dowód na to, że to rzeczywiście działa. Zwykle średnią nabijają po prostu osoby, które mają bardzo wiele kontaktów, bardzo wielu przyjaciół sami w sobie. Te osoby są kluczowe. Fakt, że łatwiej nam spotkać osoby, które mają już dużo przyjaciół, sprawia, że kiedy myślimy o życiu towarzyskim innych, łatwiej nam przychodzą do głowy osoby, które właśnie są otoczone wielką liczbą osób zaprzyjaźnionych. Są otoczone wielką liczbą przyjaciół. Stąd nasze wrażenie, że my odstajemy, że mamy gorzej, że jesteśmy gorsi. Tak. W ten sposób to działa. Co z tego, o czym mówię, warto zabrać dla siebie? O czym warto pamiętać? Z punktu widzenia szczęścia, mamy skłonność do porównywania się z wyselekcjonowaną grupą ludzi. Obojętne, czy to będzie uczelnia, na której trafiam na innych podobnych do mnie studentów, czy to będzie bieżnia, gdzie porównuję się z innymi biegaczami, czy to będzie klub dyskusyjny, gdzie spotykam ludzi, którzy mają podobne do mnie zainteresowania. Problem polega na tym, że my tworzymy ocenę samego siebie, jednocześnie zapominając, że ludzie, z którymi się porównujemy,
nie stanowią reprezentacji całego społeczeństwa. To są ludzie, którzy już zostali przez nas w jakiś sposób wybrani, wyselekcjonowani. Porównywanie się z nimi nie pokazuje mi, gdzie jestem w stosunku do reszty ludzi. Porównywanie się z nimi pokazuje mi, gdzie jestem w stosunku do tych ludzi. Tak, będę miał obok siebie kogoś, kto będzie bardziej popularny. Tak, prawdopodobnie spotkam kogoś, kto będzie sławniejszy. Ludzie, z którymi się porównujemy, to osoby, które robią podobne rzeczy do nas. To, co odnosi się do paradoksu przyjaźni, dotyczy też wielu innych rzeczy. I tak naprawdę jest bardzo kluczowe z punktu widzenia naszego szczęścia. Uświadommy to sobie. Jeżeli pójdę pobiegać, pierwszy raz pójdę pobiegać po dłuższej przerwie, idę do parku. Wracając z parku, mam wrażenie, że wszyscy ludzie są ode mnie. Silniejsi, sprawniejsi, bardziej wytrzymali, biegają lepiej. Mój umysł w tym momencie nie bierze pod uwagę tego, że tak naprawdę ludzie, których spotkałem w parku, to wyselekcjonowana grupa. Porównuje się z osobami, które stanowią bardzo niewielką część społeczeństwa. Ci, którzy nie biegają, nigdy do tego parku nie dotarli. Ci, którzy nie są aktywni, nigdy do tego parku nie dotrą. A w takim razie wybieram sobie grupę, do której się porównuję i jednocześnie zwiększam prawdopodobieństwo tego, że spotkam w tej grupie kogoś, kto będzie ode mnie lepszy. To samo dotyczy bardzo wielu innych rzeczy. Jeżeli jestem studentem i trafiam na dobrą uczelnię, to sam fakt, że tam jestem, sprawia, że natrafiam na ludzi, którzy są podobni do mnie. Co jednocześnie sprawia, że jest duże prawdopodobieństwo, że spotkam kogoś, kto jest zdolniejszy, mądrzejszy, lepiej sobie radzi ze studiowaniem niż ja. To, o czym musimy pamiętać, to prosta rzecz. Mamy skłonność do porównywania się z osobami, które wcześniej niejako wybraliśmy. A ponieważ negatywne porównania z innymi to jeden z głównych powodów nieszczęścia, którego doświadczamy, warto o tym myśleć, nad tym się zastanawiać. I z tym Was dzisiaj zostawiam.